Tak, ja mam nadzieję, że moja odpowiedź zadowoli również panią Stefanię Grodzieńską, ponieważ no, żadne sankcje mnie nie zmuszą do powrócenia na scenę czy na estradę i do śpiewania. Przestałam śpiewać na dzień przed ogłoszeniem stanu wojennego, 12 grudnia 1981 roku. Śpiewałam wtedy na dwóch swoich ostatnich koncertach w sali kongresowej. No nie, takie zbiorowe koncerty miały miejsce wtedy. No i no, na następny dzień był stan wojenny i tak już mnie zamurowało i trzyma przez lat 20. Potem stan wojenny minął. Może właściwie mogłabym powrócić do śpiewania, ale tak się konfiguracje, że się tak wyrażę w cudzysłowie, na estradzie i w całym świadku rozrywkowym pozmieniały, że właściwie nie widziałam siebie w tych warunkach i nie zdecydowałam się na powrót. I muszę przyznać, że jakoś to przeżyłam bez jakichś tam frustracji. Nie widziałam siebie z tym repertuarem i z tą publicznością, która absolutnie wymagała czego innego. Stały się modne zupełnie innego rodzaju piosenki i inna w związku z tym była widownia. Ale ta pani widownia cały czas o pani pamięta, bo chociażby audycje radiowe, w których pani brała udział, nocne zwykle, pokazywały, że tłumy dzwoniły, prawda? Tak, ja wiem. I wszyscy o tym pytali, dlaczego pani. Ja wiem nie śpiewa o tym. Już. Mam nadzieję, że moje wytłumaczenie trafi do przekonania słuchaczom i chciałabym zapewnić, że jeśli chodzi o moje odczucia do widowni, która mnie przez 27 lat oklaskiwała, bo tyle lat śpiewałam w sumie. No jestem jej ogromnie wdzięczna, tym bardziej, że teraz po 20 latach, kiedy ukazała się ta płyta dzięki Polskiemu Radiu, ja widzę, że w dalszym ciągu ludzie o mnie pamiętają, odbieram telefony, przychodzą listy, jestem no cała wzruszona, zadziwiona i cała w podziękowaniach dla słuchaczy, którzy przez tyle lat nie opuścili pamięci o mnie.